Cześć, nazywam się Michał Maciejak. Jestem autorem strony maciejakwierszu.pl. Bardzo się cieszę, że jesteście na pierwszym wirtualnym wieczorze autorskim, który powstał w ramach projektu Maciejak Wierszu Pełną Gębą. Projekt szykowałem od kilku miesięcy, tak na dobrą sprawę. Ciągle coś wypadało, ciągle nie mogłem znaleźć w sobie czasu, siły, przestrzeni. Jednak udało się. Jak widzicie, jak słyszycie, jesteśmy tutaj razem. Powiem tym, z którym się nie znam, którzy słyszą mnie albo widzą pierwszy raz, kim jestem, czym się zajmuję. Później powiem krótko o tomiku, którym będziemy się dzisiaj zajmować i który będę wam czytał. Tak, bo na tym właśnie polega projekt Maciejak Wierszy Pełną Gębą, że będę czytał wiersze. Może nie dokładnie w takiej formie, że będę urządzał wieczory autorskie. Bardziej będą to krótkie filmy, jeden, dwa wiersze w różnych scenariach, w różnych miejscach. Chociaż jak to będzie do końca wyglądało, zależy głównie od was, co wam się będzie bardziej podobało, ale chciałem się teraz skupić już na rzeczach według planu, czyli jeszcze raz powiem, ja się nazywam Michał Maciejak. Jestem trenerem, działaczem społecznym na rzecz praw człowieka. Zajmuję tym się już od około 2 lat. Jestem także aktorem Teatru Forum, Scena dla Twardziela. Cóż mogę więcej o sobie powiedzieć? Poetą. Jestem także poetą, edukatorem seksualnym, czyli robię wiele rzeczy, które niekoniecznie współgrają z... Dobra, miało nie być o polityce, tak sobie obiecałem, więc daruję sobie ten komentarz. Moi drodzy, przejdźmy może do tomiku. Tomik leży przy mnie. Tomik nosi tytuł Piszę z pamięci. Długo dyskutowałem ze swoimi przyjaciółmi na temat tego tytułu. Padło na Piszę z pamięci. Piszę z pamięci może dlatego, że jest to jakby antologia moich wierszy od 2003 roku do 2012. Tomik zawiera około 100 wierszy, już patrzę, tak, około 100 wierszy. Może nawet i więcej troszkę. Są tam wiersze przeróżne. Przeróżne tematycznie, przeróżne ze względu na dojrzałość, która towarzyszyła mi podczas pisania tych wierszy. Tomik jest też podzielony na trzy główne części. Jest to sztuka tracenia wiary, sztuka tracenia nadziei i sztuka tracenia miłości. Dlaczego sztuka tracenia? Może usłyszycie sami. Powiem jeszcze krótko o wierszach. Będzie dużo o kawie, mojej jednej z większych pasji. Bardzo lubię kawę. Espresso mocne, podwójne. To jest to, co często towarzyszy mi podczas pisania wierszy. Tutaj, żebyście zobaczyli, jest jedno z nami, tak, jest espresso. Będę sobie popijał je. Będzie o Łodzi. Łódź z kolei jest moją nieszczęśliwą miłością. Dlaczego? Dowiecie się na pewno. No cóż, myślę, że nic nie pozostało nam jak zacząć po prostu. Albo nie, jeszcze chwilę. Ponieważ poza tym tomikiem, który chcę wam dzisiaj zaprezentować, i który będziecie mogli zakupić w wersji elektronicznej. Mam też kilka wierszy z nowego tomiku, ponieważ cykl Maciejak Wierszy Pełną Gębą i ten projekt ma na celu promowanie nowego tomiku Maciejak Wierszu. Będzie chyba 4 albo 5, już nie pamiętam tych wierszy. On będzie w preorderze do kupienia również. Premierę planuję na początek roku, czyli styczeń roku
przyszłego, czyli 2017, będzie wydany nowy tomik. Już jest zebrany, już jest, wyszedł od redaktora, wyszedł od korektora. Czeka teraz na ostatnie szlify, czeka na słowo wstępne ode mnie, czeka na obróbkę okładki. Wydawca już się zgodził. Teraz ustalamy koszty, ile to będzie kosztowało, ale znowu polityka i pieniądze to coś, co chciałbym bardzo uniknąć dzisiaj. No dobrze, moi drodzy, bo minęło 5 minut. Zaczynamy. Zacznę od wiersza, który jest dla mnie bardzo ważny. Napisałem go sam dla siebie. To jest chyba jedyny wiersz, który napisałem sam dla siebie. Nosi tytuł Przy pierwszej ćwiartce. Jest to długi wiersz, chyba najdłuższy w moim życiu, który stworzyłem, ponieważ wczoraj miałem 30 urodziny. Od pierwszej ćwiartki minęło 5 lat. Zapraszam Was do wysłuchania tego wiersza. Przy pierwszej ćwiartce. Po pierwszej ćwiartce ciężko sobie odpuścić, powiedział mi przyjaciel, że jeszcze trzy przede mną, tym bardziej. Przed czwartą ćwiartką mogłem odpaść od stołu. Pierwsza ćwiartka poszła, wszystko jest bardziej wyraziste. Teraz najbardziej paraliżuje myśl, że coś stoi na przeszkodzie. Przy pierwszej ćwiartce jesteś łodzią pragnącą bez kresu morza, patrzącą na nie tylko z portu. Powinieneś więc już wejść na drogę od obrazu w lustrze do prawdziwego siebie. Przy pierwszej ćwiartce spotkasz przyjaciół na całe życie i parę bliskich osób odpada od stołu. Przy drugiej to się chyba nie zmieni. Zachowajmy chronologię. Przy pierwszej ćwiartce łatwo się pomylić i ciężko później odpuścić. Nie odróżniasz wysokiej wartości od wysokiej ceny i wiedza od informacji. Przy pierwszej ćwiartce zaczynasz uświadamiać sobie swoje uczucia. Gubisz się w wyobrażeniach. Topisz w rzeczywistości i problemach. Po pierwszej ćwiartce wewnętrzne blokady podobno nie puszczają. Zachowajmy chronologię. Przy pierwszej ćwiartce odkryjesz, że serce to kawał mięsa, które tę ćwiartkę musiało przepompować i wtłoczyć w krwioobieg. Masz jeszcze czas na odkrycie, że prawdziwa miłość nie ma negatywnego odpowiednika. Przy pierwszej ćwiartce musisz uważać, bo całe życie obserwując cienie możesz nigdy nie dostrzec światła. Przy pierwszej ćwiartce noś czapkę. Wysącz mądrość ze słów, że najwięcej ciepła traci się przez głowę. Przy pierwszej ćwiartce nie daj się wykastrować żadnej kobiecie. Spójrz w kobiecą twarz Boga i uważaj na jaja, podobnie jak cnota nie odrosną. Przy pierwszej ćwiartce jest nadzieja, że spotkasz kobietę i rozpalicie w sobie ogień, który pali, a nie wypala. Przy pierwszej ćwiartce whisky, oliwki i ser pleśniowy zaczynają odwiedzać lodówki. Przy pierwszej ćwiartce patrzysz, ale nie widzisz. Słuchasz, ale nie słyszysz. Wąchasz, ale nie czujesz. Masz dłonie i usta, a nie dotykasz. Mówisz, jaki piękny jest świat, a nie znasz go wcale. Pod koniec pierwszej ćwiartki, a na początku drugiej, zaczynasz prawdziwie się modlić. Przy pierwszej ćwiartce musisz wybrać, w czyich butach pójdziesz dalej, Abrahama czy Izaaka. Przy pierwszej ćwiartce szukasz środka do wyostrzenia świadomości. Przystajesz niestety za często, niepostrzeżenie przy środkach odurzających lub halucynogennych. Przy pierwszej ćwiartce możesz się zachłysnąć, zabłądzić między ciałem a duszą, rzeczywistością a marą. Przy pierwszej ćwiartce Bóg jest martwy, ziemia płaska, kobiety złe. Przy drugiej to się chyba nie zmieni. Zachowajmy chronologię. Przy pierwszej ćwiartce nie chcesz być zdrowy, chcesz ulgi. Przy
przy pierwszej ćwiartce masz już wszystko, co potrzebne do zmarnowania sobie życia. Zrób tak, aby pierwsza ćwiartka to był dar, łaska, światło dla zmartwychwstałego. A pierwsze słowa na krawędzi ćwiartki brzmiały: było warto. Co dalej, nie wiem. Tak jak słyszałeś, wiersz jest długi. Osobisty, tak jak większość wierszy tutaj. Nie powiedziałem jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Widzę, że minęło już 10 minut. To spotkanie potrwa około 40. Później będę dostępny na czacie, tutaj pod filmikiem. Jeżeli miałbyś jakieś pytania, z chęcią odpowiem. Pójdźmy dalej. Następny wiersz będzie również ze sztuki tracenia wiary i nosi tytuł Blisko, blisko. To jest wiersz wybitnie autobiograficzny. Jak 5-6 lat temu jeździłem, pamiętam, do Warszawy na warsztaty prowadzić je. To jeździłem jeszcze ze swojego rodzinnego miasta z Łasku. Czasem zdarzało mi się jeździć samochodem bezpośrednio. Wtedy niestety nie było jeszcze autostrad. I pamiętam, w moim rodzinnym mieście stała autostopowiczka o 5, 4 rano na przystanku. To była starsza pani. Więc pomyślałem, środek zimy. Środek zimy to będzie marcowa. Zapraszam do wysłuchania. Koniec jest bliski, powtarzała autostopowiczka zabrana przed 5 rano. Neurotyczna mantra pomieszana z brakiem snu dławiły mój spokój. A nie chce pan się nawrócić? Jakie miejsce w pana życiu zajmuje Bóg? Czy zastanawiał się pan? Zastanowiłem się. Zawróciłem na drodze jednokierunkowej. Wysadziłem ją w miejscu, gdzie mnie zatrzymała. Wyszeptałem. Nawróciłem się, choć nie powinienem. A Bóg teraz zajmie pani miejsce. Do widzenia. Kolejny wiersz. Jedyny mój wiersz rymowany teraz. Jego tytuł jest O Boże, już wam pokazuję. Będziecie najprawdopodobniej to widzieć odwrotnie. O, ale myślę, że zrozumieliście sens wezwania O Boże. Cóż, zapraszam do wysłuchania kolejnego wiersza. Patrząc na gorące krzewy, które rzucają ostatnie błyski, jako na gałęzi ścięcie żali się korzeń, tak ja płaczu bliski. Dziś Bóg drzew nas opuścił i nikt nam nie pomoże. Smutno mi, Boże. Smutno mi, Boże, dla mnie o zachodzie rozlałeś zieleń lśnień pełną. Przede mną tatarak kąpiesz w zamarłej wodzie. Choć mi tak świerki i sosny srebrzysz jak noże. Smutno mi, Boże. Jak wilk ze spuszczoną głową, stoję w spokoju pusty i niegodzien. Dla przyjaciół drwali, jak i ty, mam twarz nieznaną, ale przed tobą jak wnyki nad ranem się otworzę. Smutno mi, Boże. Dzisiaj wśród pustki karczowisk zbłąkany 100 dni od siebie i 100 dni przed tobą. Widziałem życiem skalane kamienie i czaszki toczące się prawdy głodnym sumieniem. Resztki życia mijają na waszej korze. Smutno mi, Boże, żem często dumał nad brzozowym krzyżem, żem prawie nie znał rodzinnego gaju, żem był jak bezdomny po deszczowym maju, co nocą śni o ciepłych bramach raju. Wciąż nie wiem, czy przy tobie krzyż swój odłożę. Smutno mi, Boże, w nieśmiertelności mym wiecznym głodzie,
gdy mchem otulisz me kości białe, a wilki rozniosą je ku twej chwale. Jak Feniks w popiół rękopisów spojrzę wytrwale, przed zapomnienia hańbą się nie ukorzę. Smutno mi, Boże. Jako na gałęzie ścięcie żali się korzeń, tak ja płaczę bliski, patrząc na gorejące krzewy, co rzucają ostatnie błyski. Posoką ściętych drzew napełniłbym morze. Smutno mi, Boże. To będzie chyba ostatni wiersz z tego, co widzę, że ze sztuki tracenia wiary. Przejdźmy do sztuki tracenia nadziei. A nie, przepraszam, przepraszam. Jest jeszcze jeden wiersz ze sztuki tracenia wiary, a później przejście do sztuki tracenia nadziei. Tytuł tego wiersza jest w reakcji na bezpośredniej na spis powszechny. Wiersz jest napisany pod wpływem wizyty pani, która przeprowadzała ten jakże potrzebny, niezbędny spis obywateli Rzeczypospolitej. Napisałem jej zaraz po jej wyjściu z domu. Pamiętam pierwsze cztery linijki, które napisałem, one nie pasują do tego wiersza, więc zrobiłem z nich motto. Brzmiały tak. Chciałbym być myśliwym. Chciałbym być myśliwym, który przed chwilą oszalał i brodząc w waszej jeszcze ciepłej krwi szuka grama człowieczeństwa. Tak, to jest motto. Strasznie mi ta pani nie przypadła do gustu. Zadawała pytania sugerujące odpowiedzi. Nie potrafiła zrozumieć, że ktoś nie chce mówić o swoim wyznaniu. Dlaczego nie chce mówić o swoim wyznaniu? Było to 5-7 lat temu. Nie czułem się jeszcze tak pewny tego, w co wierzę. Nadal się nie czuję pewny, w co wierzę. Myślę, że najbliżej mi do agnostyka teraz. No, nie mogłem zaznaczyć, powiedzieć, że jestem agnostykiem. Miałem do wyboru, że jestem wierzący, ale nie praktykujący, albo że jestem ateistą. Nie wiem, kto układał ten spis powszechny, nie wiem, kto za to wziął pieniądze, nie wiem, kto do tego dopuścił, ale wiem, kto napisał ten wiersz do tych wszystkich ludzi. To jestem ja, ja się pod nim podpisuję. Nie jest tylko tak, że moje nazwisko jest pod nim. Zapraszam. Bardzo się boję dominacji kogokolwiek. Dżentelmena, który chce ułożyć mnie do snu przy pomocy kawałka płyty chodnikowej. Wojska, gdzie chłopcy obdzierani są żywcem z duszy i stają się prawdziwymi mężczyznami. Boję się również państwa, nie tylko polskiego, ale państwa w szczególności. Tak bardzo prozaicznie się boję, że strach paraliżuje mi serce, a pięści i kark bezwiednie napinają się do walki. Państwo nie pyta. Państwo mi nic nie dało, a ciągle zabiera. Konstytucję wymyśloną dla konstytucjonalistów, a mnie spychają za granicę błędu statystycznego. Bratam się z martwym kotem trzecią nogą. Wyznanie odmawiam odpowiedzi. Stosunek do kraju, delikatnie mówiąc płciowy. Stosunek do władzy państwowej, żadna z powyższych. Proszę dopisać D, pogarda. Stosunek do służby wojskowej, analny. Gdzie pan pracuje? U pana Boga, bywam poetą. Sytuacja na rynku pracy, wyśmienita. I tak dalej. Patriotyzm to rodzaj miłości, miłości interesownej. Kochamy kraj za darmowe studia, pomoc społeczną, za to, że wyprany mózg łatwiej chwyta brudy typu tożsamość narodowa, historia. A ja tak bardzo chciałbym być obok. Teraz chcę się płakać. Popłakałbym sobie i pewnie nigdy nie napisał tego wiersza, gdybym nie obawiał się, że zamiast łez poleci ze mnie gnój. Głębszy oddech, spokój za rzęsy już chwyta,
kim i gdzie jestem? Kto pyta? Kto pyta? Tak. Kolejny wiersz będzie ze sztuki tracenia nadziei, czyli głównie o łodzi, głównie o łodzi i o tym, co może spotkać człowieka. No ale nie wyprzedzajmy faktów, że jestem tylko do łodzi antynastawiony, bo tak nie jest. Dobra, wiersz nosi tytuł W obronie łódzkości albo byle jaka spowiedź. Łódź zabija inaczej niż Wrocław lub inne miasta. W Łodzi świadomość destrukcji jest podobna do świadomości drzazgi pod paznokciem. W Łodzi umierałem własnymi drogami, ścierałem gardło, paznokcie i oczy. Zjadałem zęby i wiersze. Budziła. Wrocław to drzwi. Antywłamaniowe, zabezpieczone zasuwami drzwi. Chcesz wejść? Warszawa, pyta pani. Chwilowe zawirowanie i upadek. Powstanie warszawskie. Warszawa jest dla mnie jak wiecznie pijana matka i jednocześnie nieobecny ojciec w jednym. Nie potrafię jej nie kochać. Nie potrafię z nią na trzeźwo żyć. A co w Krakowie? Kraków to miasto mimów, matematyków i tak dalej. No tak. Jest jeszcze łask. W tym mieście można zostać tylko sprzedawcą w sklepie monopolowym, mięsnym, grabarzem albo żołnierzem. No, może jeszcze poetą. Co jeszcze? Więcej grzechów nie pamiętam. Tak. Kolejne trzy wiersze będą o Łodzi. To będą wiersze, że nie będę ich bronił. Nie będę jej bronił. Wystarczy bronienia Łodzi. Dobra, przeczytam je ciągiem. Przeczytam je ciągiem. Pierwszy tytuł nosi Stacja 15 albo Dworcowe obrazy. Tutaj świat jest ojcem globalnych sierot, a nadzieja matką głupich i żaden pociąg stąd nie odjedzie. Proste pytanie przed snem. Czym różni się od dworcowego żebraka? On prosi o pieniądze, ja o miłość i ciepło. Wewnętrzna zima i wszystkie źródła ciepła już zajęte. I tylko krzyż czeka z otwartymi ramionami. A ja mam za dużo drzazg w sercu. Lepiej ich nie wyjmować. Teatr Łódź Fabryczna, następny wiersz. Choć jestem tylko przechodniem, codziennie przesuwam granice wytrzymałości, by wyrwać z pamięci głos młodych dziwek, ciepło bez pańskich psów, potłuczone w butelki w bramach śmierdzących szczynami. Spektakl trwa nieubłagalnie. Świat jest teatrem. Nie, nie jestem aktorem. Chowam głowę między kolana, płaczę, boję się, chcę do domu. I nikt nie opuszcza kurtyny. Z serii o Łodzi, ostatni wiersz już chyba w tym tomiku, nosi tytuł Muzyka tła. Zapraszam do wysłuchania. Nihilistyczny performance miasta emerytowanych włókniarzy nazwanego przewrotnie Ziemią Obiecaną. Na tej ziemi wychować się mogą tylko dziwki, samobójcy, niespełnieni poeci i ich spowiednicy. Rozjechane gołębie radośnie machają na to skrzydłem. W bramach śpią resztki życia. Nawet chwasty nie zapuszczają tu korzeni. Jeżeli istnieje piekło, to tu jest jego koniec. Kolejny wiersz, z tego co widzę, pochodzi już ze sztuki tracenia miłości. Tak, zgadza się. Czyli przechodzimy do ostatniej sztuki. Sztuki tracenia miłości. Tytuł jest Dentystka. To jest też jeden z nielicznych wierszy, który napisałem, mając w głowie konkretny obraz konkretnej osoby.
raczej pewne zdarzenie. Dotyczyło prozaicznej rzeczy, jaką jest ból zęba. Stąd też tytuł dentystka. No dobra, może nie o zębach, tylko o wierszach. Jest w moim łbie niebieski ptak. Brak sęka w tym, że jest jak niebieski dzięcioł. Drugie identyczne ptaszysko jest w sercu. Tego pierwszego udaje mi się czasem podtopić. Ten drugi w niczym się nie topi, jak oliwa umie pływać. Z tym pierwszym nie mam problemu. Ten drugi wypływa między wierszami, z krwią na bruk. Żaden to macochizm, sadyzm czy tkliwy patetyzm. Tak się żyga po wódce mając wrzody, a czasem przy tym napisze się na muszli wiersz. To można zarobić na kolejną butelczynę. Wykorzystuję więc te dwa ptaszyska, by pisać. Łączy nas miłość jak z papierosem. One niszczą mnie, ja niszczę je. Czasem, gdy potknie się o mnie jakaś kobieta i chce mnie podnieść, niesiony na skrzydłach ptaków lecę do zaprzyjaźnionej dentystki. Dentystka to jedyna kobieta, która po skończonej pracy patrzy mi prosto w oczy i pyta: nie bolało? A przecież zaczyna boleć 5 minut za późno. Dobrze. Kolejny wiersz ze sztuki tracenia miłości. Pytania bezsenne. Słońce zaraz wyczołga się zza horyzontu. Ubierzesz się, dopijesz wino, popijesz zimną kawą. Wyjdziesz. Jest czwarta. Zięby zaczęły śpiewać. Lekarze wracają do domów. Za chwilę żebracy i bezdomni wypełnią dworce. Słońce postawiło pierwsze kroki. Piekarze rzucają cienie. Oczy dworcowych rezydentów wyrywają drobne z portfeli. Jesteś tak silny czy tak głupi, że możesz teraz spokojnie spać? Otwórz oczy i uszy. Niech świat cię wypełni. Idź po chleb powszedni. Daj komuś na wino. Brzydzę się tej gry. Z jednej strony pragnę ciepła. Z drugiej mdli mnie na samą myśl o bliskości. Zrób coś z tym. I jeszcze jedno. Chyba najważniejsze. Nigdy nie czułam się kochana. Pamiętam jednego mężczyznę. Ojca, którego nie było. A ty chcesz to unieść? Tak. Moi drodzy i moje drogie, został nam ostatni cykl trzech wierszy w tym tomiku. Będzie o kawie. Będzie o kawie, kawowaniu i takie noszą wszystkie z tych wierszy. Tytuły jest kawowanie część ostatnia, kawowanie część druga i kawowanie część pierwsza. Cóż, skoro była kawa, to zapraszam. Zacznijmy od części ostatniej. Kawa, ty, letnia wódka z tomikiem wierszy. Nic i nikt więcej. No może jeszcze brudne okno i stara kamienica. Dobry dzień na picie kawy i kilka głębszych oddechów. Kawowanie, część druga. Na naszej drodze wykopaliśmy za dużo toporów wojennych, a mieliśmy sadzić drzewa. Miłość na odległość, pustka na wyciągnięcie ręki. A człowiek potrzebuje ciepła, by żyć. Wybacz, muszę iść do domu, wypić zimną kawę. Nasze drogi rozeszły się jak nogi starej, zmęczonej dziwki. Kawowanie, część pierwsza. Już dawno umilkł ostatni dzwonek. Patrz, dotykaj, słuchaj, ale już nie mnie. Nasze drogi, kochanie, rozeszły się jak stare gacie. Rozbiliśmy całą metafizykę o kant gołej dupy, a ludzie ciągle chcą iść do nieba. Podobno każdy dostaje to, na co zasłużył.
Ja zaraz dostanę mocną czarną kawę. Na tym chciałbym skończyć prezentację tomiku, który możecie zakupić, tak, ten tomik, w wersji elektronicznej. Jak i w jaki sposób to będzie można zrobić? Powiem, jak skończę czytać wiersze z tomiku Macieja Gwierszu, który nie jest jeszcze wydany. Ale tak sobie pomyślałem, że jest jeden wiersz jeszcze, który bardzo chciałbym przeczytać. Jest o cyckach. Wiersz nosi tytuł Gdy cycki. Jest jednym z wierszy, który bardzo, znaczy może nie jednym z wierszy, który bardzo lubię, ale jest jednym z wierszy, w którym wydaje mi się, że uchwyciłem coś takiego, co chciałem w każdym wierszu uchwycić. Pozwólcie, że go znajdę. Wiąże się z nim jeszcze historia jedna. Wiąże się z nim taka historia, że gdy jeździłem w liceum z przyjaciółmi w Tatry, bardzo często jeździliśmy w te Tatry. Staraliśmy się przynajmniej kilka razy w roku być w górach i jechaliśmy za pociągiem z Zakopanego do Krakowa. Długa to podróż zawsze była, więc mogliśmy rozmawiać z osobami, które były w przedziale. Dosiadł się pan. Pan był malarzem. Opowiedział nam historię swojej przyjaźni, swojej miłości, nie wiem, albo czegoś pomiędzy. Utkwił mi cytat w pamięci. Powiedział o swojej przyjaciółce. Jest stara, brzydka i ma obwisłe cycki, ale ją kocham, bo to moja przyjaciółka. Nie będę tego komentował. Niech skomentuje to wiersz za mnie. Gdy orka czasu bezlitośnie przejdzie przez nasze ciała i twarze, gdy stare ubrania staną się nieprzyzwoicie ciasne, a grawitacja beznamiętnie zacznie ściągać twoje cycki w dół. Być może powinienem zachłysnąć się każdego ranka widokiem twojego ciała. Być może powinienem z niecierpliwością wyczekiwać kolejnej zmarszczki. Być może powinniśmy wtedy się już rozstać. Być może powinniśmy umrzeć młodo i nie mieć takich problemów. Być może nie powinienem pisać tego wiersza. Jednak państwo wybaczą, kobiecość to coś więcej niż jędrne cycki. Twarz bez zmarszczek i rozmiar 36. Kobiecość to ocean, który głęboko pod powierzchnią, nawet w największy sztorm, jest niewzruszony i spokojny. Dobrze. Tutaj mam wydrukowane wiersze z tego tomiku, który jest właśnie. Jakby Państwo widzieli, to byście zobaczyli, że. Tutaj są jeszcze naniesione poprawki. No dobrze. Zacznę czytać nowy tomik od wiersza, który nosi tytuł Nie szukam pracy. Też jest o Łodzi. Cóż mogę powiedzieć? Wiersz też jest długi. Wiersz też jest długi. Pokazuje sytuację trudną. Nie szukam pracy. Pracuję od 10 do 22 na czynsz, na raty, na kredyt, na umowę o dzieło. Między Placem Wolności, Kościołem i ulicą Rewolucji. Mój świat ma trzy strony. W każdą patrzę z tęsknotą i nadzieją. Pracuję od 10 do 22 na czynsz, na raty, na kredyt, na umowę o dzieło. Bez przerwy obiadowej. Na Placu Wolności jest niedobre jedzenie. Na ulicy Rewolucji jest warzywniak, a w kościele już dawno nie karmią głodnych. Po co mi przerwa obiadowa? Pracuję od 10 do 22 na czynsz, na raty, na kredyt, na umowę o dzieło. Między Placem Wolności, Kościołem i ulicą Rewolucji. Dzisiaj był pogrzeb. Chłopak w moim wieku umarł na raka. Tydzień temu dostał rok życia, choć lekarze zaznaczyli, że nie ma przypadków beznadziejnych.
Pracuję od 10 do 22 na czynsz, na raty, na kredyt, na umowę o dzieło. Między Placem Wolności, Kościołem i ulicą Rewolucji. Jak mantrę powtarzam sobie, że nie ma przypadków beznadziejnych. Wiersz następny. Wiersz jest o podróży, którą odbyłem rok temu. I dotyczy podróży warszawskiej. Powiedziała Warszawa. Warszawa po północy macha do nas klamkami zamykalnych kawiarni. Warszawa o pierwszej śpi z okiem otwartym, nie patrzy na nas. Warszawa o drugiej pachnie tytoniem, absyntem i samotnością. Warszawa o trzeciej powinna smakować słodką herbatą z cytryną, kanapką z serem, bez pomidora, ewentualnie kłamstwem. Warszawa o czwartej rano wraca do siebie. Alkohol i nikotyna na pusty żołądek, albo odwrotnie, sprawiają, że Warszawa o piątej rano jest poetycko niewyrażalna. Szósta rano. Wracam na tarczy. Pchany przez wskazówki. Absynt ma kolor nadziei. Tak, kolejny wiersz. Dzień niedogodności. Nie jestem z tym miastem nawet na ty. To nie wiersz o mnie. Zamknięte ulice, zmienione rozkłady autobusów. Stoję na placu Zbawiciela. Tak jak i mnie, w tym mieście go nie widać. To nie jest wiersz o mnie. Układ wiążący. Miasto zapomniało o Zbawicielu. Zbawiciel zapomniał o mieście. Gdyby to był wiersz o mnie, to napisałbym, że przybili nieobecnego do kawałka drewna, by nie mógł im pomóc. Przybili swojego Boga do kawałka drewna, żeby chociaż nie mógł im uciec. To nie jest wiersz o mnie. Okno. To jest kolejny wiersz z tych nielicznych, który bardzo mi się podoba. I sam jestem dumny z obrazu, który tu namalowałem. Okno. I nawet jeśli tam, skąd wyszłaś, palili w oknach światło, teraz już go nie widać. Powinnaś wiedzieć, że do samotnych mężczyzn wchodzi się oknami. Przy zgaszonym świetle z cudzą twarzą odbitą w lustrze. Z mieszkań samotnych mężczyzn najłatwiej wyjść drzwiami. Trudniej snem. Najgorzej wychodzi się świtem. To nie był ten wiersz. Pomyliło mi się. Pomyliło mi się, ale znajdę go. Znajdę go, bo tak być nie może. Że go nie mogę znaleźć. Potrzebuję chwilki cierpliwości. Przygotowywałem po prostu wiersze i tytuł był podobny. Raczej też tam to było związane z oknem. No i się pomyliłem. Jeszcze chwila. Mam nadzieję, że uznacie, że było warto czekać. To nie jest to. Jeszcze chwila, jeszcze chwilę. Potrzebuję od was. Chyba, że go nie znajdę, ale to było straszne, jakbym go nie znalazł. Bardzo bym się wtedy zezłościł. Czyli mały fuck up jest.
Jeszcze mam 29 wierszy do przejrzenia, bo tyle jest w tomiku. Jeszcze chwila cierpliwości. Naprawdę warto czekać, naprawdę warto poczekać. Albo i nie warto. Pewnie go znajdę dopiero jak skończę ten wieczór, ale chyba się poddam. Chyba się poddam. Nie lubię się poddawać. Strasznie nie lubię tego robić. Trudno. Pominę go. Nie będę was tak trzymał. Dwa ostatnie wiersze. Wyjście. Czasem wychodzi ze mnie poeta, czasem wychodzi ze mnie gnój. Czasem wychodzi ze mnie mężczyzna, czasem kobieta. Czasem wychodzi ze mnie zwierzę, czasem wychodzi ze mnie łódź, czasem Warszawa. Czasem wychodzi ze mnie ojciec, czasem matka. Czasem wychodzi ze mnie złość, czasem cisza. Kilka lat temu w godzinach porannych wyszedł ze mnie człowiek. Do dziś nie wrócił. Ostatni wiersz. Errata. Jak to na końcu tomiku bywa? Było. Jestem białym, ochrzczonym, heteroseksualnym mężczyzną, urodzonym 40 lat po wojnie. Mieszkam w Europie. Nie jestem w żadnej mniejszości, no chyba że liczyć poetów. Powinno być jestem, a nikt mnie nie pytał, czy chcę być białym, a nikt mnie nie pytał, jaki chcę mieć kolor skóry, ochrzczonym, a nikt mnie nie pytał, który Bóg we mnie wierzy, heteroseksualnym, a nikt mnie nie pytał, kogo chcę kochać, mężczyzną, a nikt mnie nie pytał, kim się czuję. Urodzonym 40 lat po wojnie. A nikt mnie nie pytał. Opasłe gęby w WKU dały mi kategorię A. Mieszkam w Europie. Nikt mi nie mówił, że data ważności paszportu się skończyła. Nie jestem w żadnej mniejszości, no chyba że liczyć poetów. Drogie osoby, bardzo wam dziękuję, że uczestniczyłyście w tym wieczorze. Teraz oferta. Jeżeli chciałabyś kupić ten tomik wierszy, który czytałem na początku. Czekajcie, ten o. Ten w wersji elektronicznej. Jest taka możliwość. Tylko chciałbym zrobić inaczej. Chciałbym zrobić tak, że pieniądze z sprzedaży tego PDF-a pójdą na organizacje, które zajmują się bronieniem praw człowieka, a w szczególności kobiet. Tak. Pod linkiem. Raczej w mailu zamieszczę linki do organizacji, które proponuję wesprzeć. Jeżeli wesprzesz jakąś organizację za więcej niż 10 zł, to ja rozbiorę tego PDF-a na części i wpiszę ci w wersji elektronicznej dedykację, tak? Myśliłem, że tak mogę zrobić. Jest też druga opcja, znaczy druga możliwość zakupu w preorderze. Tak jak powiedziałem, tomik dostaniesz pod koniec grudnia albo na początku stycznia, jeżeli go kupisz teraz. Cena tomiku do końca września wynosi 10 zł. Później już jest normalna cena, będzie się wahała
Powyżej 15 zł będzie ten tomik kosztował. Cóż, jeżeli chciałabyś zaprosić mnie na wieczór autorski do swojej kawiarni, do szkoły, jakieś spotkanie, do domu kultury, napisz wiadomość. Na pewno znajdę czas. W końcu ćwiczę bilokację i zaginanie czasoprzestrzeni. Błaga mnie piątek. Błaga mnie piątek. To jest bardzo newralgiczny punkt w kalendarzu moim. Chociaż piątek po 20 jest szansa. Dobrze, spróbujmy. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie. Patrzę na zegarek, widzę, że minęło prawie 46 minut. Dziękuję Wam za te 46 minut wspólnego spotkania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak widzicie, usterka kamerki nas nie minęła. Dzięki za spotkanie. Do zobaczenia. Cześć.